Pewnej nocy wraz z kumplem szliśmy przez park. Nagle usłyszałem cichy, męski głos dochodzący zza nas. Nie odwracaj się, nie odwracaj. Jeśli się odwrócisz, jeśli to zrobisz. Stanęliśmy w bezruchu. Przez kilka sekund była cisza, a następnie usłyszeliśmy dziwne warczenie i jęki. Ciężko powiedzieć, czy było to zwierzę, czy człowiek. Niemniej jednak byłem przerażony. Zacisnąłem zęby i ze wszystkich sił próbowałem powstrzymać się przed odwróceniem. Zerknąłem na swojego kumpla Kena. Ten nie mógł oprzeć się ciekawości i spojrzał za siebie. Ken, myśląc, że to jakiś głupi żart, uśmiechnął się i zaczął rozglądać dookoła. Było bardzo ciemno, a lampy w parku świeciły słabo. Nikogo nie zobaczył i stwierdził, że to nic takiego. Nagle usłyszeliśmy krzyk. Jeśli się odwrócisz, to umrzesz. Nagle z niewiadomego kierunku w Kena ktoś rzucił nożem. Ten upadł na ziemię i zaczął jęczeć z bólu. Nóż wbił się w jego prawą nogę. Spojrzałem na niego przerażony, kiedy ten zaczął do mnie krzyczeć. Nie odwracaj się, uciekaj. Pomogłem mu wstać i wspólnie zaczęliśmy uciekać. Słyszałem, że ktoś nas ściga, jednak nie miałem odwagi, aby spojrzeć za siebie. Gonił nas jakiś mężczyzna. Jestem głodny, oddaj mi go. Gdy w końcu się odwróciłem, ujrzałem uśmiech na jego przerażającej twarzy. Pół twarzy miał we krwi, a w ręku trzymał kolejny nóż. Ken bardzo kulał i chwilę później upadł na ziemię. Ku mojemu przerażeniu, psychopata złapał Kena za nogę i próbował mu ją odciąć. Robił to, jakby kroił steka. Kopnąłem go w twarz z całej siły, po czym mężczyzna upadł na ziemię z impetem. Ledwo udało nam się uciec. Schowaliśmy się w krzakach i zadzwoniliśmy na policję. Chwilę później usłyszeliśmy sygnały nadjeżdżającego radiowozu. Spojrzałem na Kena. Jego noga była w okropnym stanie. Zapytałem go zszokowany, co się właściwie wydarzyło. Ken, mocno cierpiąc, odpowiedział, że gdy się odwrócił, zobaczył jakiegoś bezdomnego, jedzącego coś dziwnego. Gdy ten zauważył, że Ken patrzy w jego kierunku, rzucił w niego nożem. Policja aresztowała tego psychopatę, a niedaleko w krzakach znaleźli jego poprzednią ofiarę. O dziwo, mężczyzna jeszcze żył i był jedzony żywcem, jednak zmarł w drodze do szpitala. Udało się ustalić, że mężczyzna wracał pijany przez park i padł ofiarą kanibala grasującego tam wtedy. Gdyby nie udało nam się uciec tej nocy, prawdopodobnie dziś nie miałbym jakiejś części ciała.